It was literally a chill down your spine, like that. What? Jako osoba badająca zjawiska paranormalne, jestem zobowiązany, aby raz na jakiś czas zweryfikować nagrania, które pochodzą z internetu. W wielu z nich możemy podważyć autentyczność, ale niektóre naprawdę dają nam sporo do myślenia. W dzisiejszym zestawieniu chciałbym Wam pokazać 4 nagrania, które uznałem, że są bardzo ciekawe. Morderstwo rodziny Watts miało miejsce wczesnym rankiem 13 sierpnia 2018 roku w Frederick w amerykańskim stanie Colorado. Ciężarna Shannon Watts i jej 2 córki zginęły w początkowo nieznanych okolicznościach. Informacja o zaginięciu była szeroko rozpowszechniona w krajowych i zagranicznych mediach, a do poszukiwań włączyły się policja i FBI. 15 sierpnia Christopher Lee Watts, mąż Shannon i ojciec dziewczynek, przyznał, że zaginione nie żyją, a on sam zamordował Shannon. Mężczyzna wskazał miejsca, w których ukrył ich zwłoki. 19 listopada 2018 roku został skazany na 5-krotne dożywocie, bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. Chciałbym Wam teraz przedstawić fragment nagrania, na którym widać pracę, które wykonuje jednostka K9. Przeszukiwanie domu, który w tym momencie wykonuje jednostka K9. Kiedy wchodzą do garderoby, można bardzo wyraźnie usłyszeć śmiech dziecka. Tak wyraźnie, że aż kobiety zareagowały na to. Oczywiście kamery, które miały zamontowane na swoich mundurach, również nagrały to. I heard it. Did you hear it? I did. Sounded like a kid giggling or something, didn't it? Or a kid. It did. Czy to było właśnie EVP nieżyjącego już dziecka? Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Na następnym nagraniu macie okazję zobaczyć sytuację, jaka miała miejsce w 2003 roku w Teksasie. Mężczyźni, którzy pracowali wtedy na nocnej zmianie, dostali wtedy wezwanie od zaniepokojonych gości hotelowych o krzykach z pokoju numer 209. Mężczyzna o imieniu John, pracownik ochrony, udał się do tego pokoju, aby zobaczyć, co tam się dzieje. Po dotarciu na miejsce usłyszał głosy, które dochodziły z tego pokoju. Nawet kolega, który siedział aktualnie w siedzibie, również słyszał przez krótkofalówkę dziwne, niewyjaśnione odgłosy dochodzące z tego pokoju. Po chwili stwierdzili, że w tym pokoju nikt obecnie nie jest zameldowany. Zanim wezwali policję, stwierdził, że rzuci szybko okiem, co tam się dzieje. Gdy drzwi się otworzyły, widać, jak coś lub ktoś opuszcza ten pokój. Zjawa? Duch? Co ty myślicie? Dwa
gdy mężczyzna opuścił tylko pokój, zameldował od razu, że wszystkie meble są obrócone do góry nogami, dywan rozerwany, a woda pod prysznicem sama się leje. Sądząc po jego reakcji, jak myślicie, czy to był dobry fotomontaż, czy prawdziwe wydarzenie? Rodzina w Highland, Michigan twierdzi, że ich dom jest nawiedzony. Podczas gdy wykonywali swoje codzienne obowiązki, obserwując monitor kamery nanny-cam, czyli tzw. elektronicznej nani, mama dziecka zauważyła coś niepokojącego. Wyglądało to jak postać człowieka przechadzająca się po pokoju ich dziecka. Zostawiła swoje czynności i pobiegła szybko do pokoju córki, ale gdy dotarła na miejsce, nikogo tam nie było, prócz dziecka matki. Jak myślicie, co to mogło być? Czy to właśnie kamera zarejestrowała paranormalną aktywność? Oczywiście nie mogło tutaj zabraknąć moich faworytów, czyli Eda i Lorraine Warrenów, niestety już nie żyjących. Lorraine była medium, a Ed był demonologiem. W jego karierze istnieje wiele tysięcy rozwiązanych spraw. Państwo Warrenowie są autorami wielu książek, z których osobiście czerpię inspirację. Jest również wiele autentycznych nagrań z ich udziałem, ale dzisiaj chciałbym wam przedstawić fragment, który udało mi się odnaleźć w internecie, nagrany przez samego Eda Warrena, kiedy dali sprawę poltergeista z Enfield. A oto fragment nagrania. Zobaczcie sami. In the name of Jesus Christ and the blood of Christ, I command you to reveal your identity. Give me some sign. Is that you moving something? Give me some sign that you're here. Good. Do you want this family to stay here in this house? I command you in the name of Jesus Christ to reveal your identity. Of Jesus Christ and the blood of Christ. I command you to reveal your identity in some way. In the name of Jesus Christ. Jeżeli film wam się spodobał, pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał oraz zostawić komentarz i lajka.